Czy włoskie La Dolce Vita to sposób na życie w rytmie slow, czy może romantyczna wizja wykreowana, aby przyciągnąć więcej zwiedzających? O życiu wśród Włochów, odkrywaniu emigracji, zwalnianiu i cieszeniu się prostymi rzeczami rozmawiamy z Dominiką Maruszewską, autorką bloga Och Milano oraz twórczynią niebanalnych przewodników po Mediolanie. Z dzisiejszej rozmowy dowiecie się, jak stworzyć La Dolce Vita niezależnie od szerokości geograficznej, dlaczego warto od Włochów i Włoszek uczyć się priorytetyzacji zadań i ile minut gotować idealną włoską pastę. Razem dookoła świata, odcinek o slow life po włosku. Zapraszamy. Ahoj, tu Judyta i Sebastian. W naszym podcaście dzielimy się sposobami na budżet domowy, minimalizm, planowanie i szczęśliwe życie. Ale dziś zabieramy Was w wyjątkową podróż. W tej serii spotykamy się z naszymi przyjaciółmi rozsianymi po całym globie, by porozmawiać o ich życiu na emigracji oraz pasjach, talentach i pracy. Każdy odcinek to inspirująca porcja wiedzy i dobrej rozrywki. Razem dookoła świata. Zapraszamy! Dzień dobry, Dominiko. Witamy serdecznie i dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia. Dzień dobry, witajcie. Bardzo się cieszę i ja dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło. Zaczniemy od tego standardowego pytania. Jak to się zdarzyło, że ty jesteś teraz we Włoszech i rozmawiasz z nami z Mediolanu? Zdarzyło się tak, że zdarzyło się to 6, prawie 7 lat temu. W zasadzie o wyjeździe do Włoch powiedzmy, że miałam już takie myśli przed kilka lat temu, żeby wyjechać za granicę. Gdzieś zawsze pojawiał się taki pomysł, żeby spróbować właśnie zamieszkać poza Polską. No ale były to tylko myśli. Nie sądziłam, że kiedykolwiek stanie się to rzeczywistością. No i na drugim roku studiów magisterskich poznałam mojego niedoszłego męża Alberto, z którym usiłuję wziąć ślub od 2 lat, no ale niestety lockdown pokrzyżował nam trochę plany, także przekładaliśmy już po raz trzeci datę ślubu. Także poznaliśmy się na tych studiach, no i ja skończyłam, obroniłam pracę magisterską na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, po czym stwierdziłam, że w zasadzie to nic mnie nie trzyma, zawsze warto spróbować, a gdyby coś się nie udało, to mogę wrócić przecież do Polski. Dlatego taki spontaniczny wyjazd. Wzięłam walizkę, zakupiłam bilet, wzięłam 15 kilo odzieży i pojechałam w świat. No i ten spontaniczny wyjazd trwa. Może zapytamy, co cię tak zachwyciło we Włoszech? Znaczy, ja wiem, co mogło cię zachwycić, ale opowiedz ty o tym ze swojej perspektywy. Co było takim momentem, że pomyślałaś, zostaję? Wiecie co, ja w zasadzie nie miałam oczekiwań, w sensie takim wyjechałam, ale to nie było oczekiwania na zasadzie, że nie wiem, muszę tutaj coś działać, albo znaleźć pracę, albo się koniecznie odnaleźć, bo no jakby też emigracja też mi pokazała, że to nie jest decyzja dla wszystkich, że nie każdy się na tej emigracji odnajdzie, ale jakby no byłam ciekawa, po prostu miałam ochotę spróbować i pracy, i zacząć zarabiać, i nauczyć się języka, także jakby cała ta otoczka tej Dolce Vita i nie wiem, podróży po Włoszech i nie wiem, spędzania czasu, jakby to była druga rzecz. Ja po prostu chciałam znaleźć tam jakąś stabilizację, spróbować takiego życia prawdziwego, nie tego turystycznego. Także to był jakby powód, żeby spróbować siebie, swoich możliwości po prostu. I czy ta emigracja cię czymś zaskoczyła? No, zaskoczyła mnie bardzo. W sensie to było takie, wiecie co, spojrzenie na Włochy od tej strony takiego backstage'u, że to nie był wyjazd typowo turystyczny, że wiecie, tutaj jest, nie wiem, właśnie aperitivo, piękny widok, morze, hotel i tak dalej, tylko no właśnie takie życie stricte z Włochami i zobaczenie ich w tych codziennych sytuacjach, czy w pracy, czy na ulicy, czy w barze, jak oni ze sobą rozmawiają, także to było takie no dość no zaskakujące też, chociażby, nie wiem, szok kulturowy pierwszy. W ogóle niektórzy Włosi zupełnie nie mają pojęcia, gdzie, nie wiem, leży Polska na mapie, albo jakim my językiem się posługujemy. Niektórzy myślą, że piszemy cyrlicą, także to są takie, wiecie, smaczki, których turysta myślę by nie odkrył, gdyby tego nie spróbował właśnie w taki sposób jak ja. Tak, też piszesz o tym na blogu dosyć często i masz przynajmniej 2 wpisy poświęcone temu, w jaki sposób Włosi postrzegają Polaków i Polki. I dla mnie to też było bardzo zaskakujące. Ta cyrylica chyba szczególnie zapadła mi w pamięć.
Wspomniałaś troszeczkę o szokach kulturowych, a czy mogłabyś trochę więcej o tym powiedzieć? Jakie jeszcze rzeczy zszokowały cię na tym backstage'u? To były na przykład, nie wiem, jak ja na przykład szukałam pracy, pamiętam, taka byłam zdesperowana, zostawiałam te CV wszędzie, tylko żeby mnie gdzieś zatrudnili, gdziekolwiek, żeby mieć po prostu jakiś taki punkt zaczepienia. I pamiętam, dostałam pierwszą propozycję pracy, miałam rozmowę z kierowniczką, to była akurat jedna perfumeria, bo ja pracuję też, jestem związana od 10 lat z branżą właśnie beauty. I przy podpisywaniu umowy, już w zasadzie byłam gotowa na to, żeby ją podpisać, powiedziała mi, że ja jeszcze jej nie przyniosłam pozwolenia na pobyt, także bez pozwolenia na pobyt, no ja nie mogę podpisać umowy. Nie wiedząc o tym, że my od 2004 roku jesteśmy w Unii, dlatego to było takie, wiecie, po prostu jakbym dostała rikoszetem w twarz, mówię, szok, że ludzie nie wiedzą takich rzeczy. I to ma być moja przełożona. W sensie, wiecie. A tak w takich sytuacjach codziennych, co cię w Włochach? Ludzie mieszkających we Włoszech zaskoczyło? We Włochach, co mnie zaskoczyło? No nie wiem, wiecie co, ja bardzo lubię tą ich otwartość taką, że to jest takie, ja też właśnie przez to się, zawsze w sumie byłam otwarta, ale ten taki flow ich, że nie wiem, nawet pracując obok siebie, chodząc do tego samego baru codziennie na kawę, oni się pozdrawiają, zagadują, pytają, como está, jak się czujesz. Także to jest takie właśnie bardzo, bardzo fajne, że no, nie wiem, nie masz takiej jakby blokady, żeby się komunikować z ludźmi. Ktoś na przykład zapyta w autobusie o trasę do jakiegoś miejsca i tam za chwilę się na przykład odzywa 5 osób i wszyscy wiedzą, jak dojechać, więc chcą tej osobie pomóc. Także to jest naprawdę bardzo fajne. To akurat nie jest przereklamowane, tylko naprawdę oni tacy są. Wiadomo, są oczywiście wyjątki, ale no, jakby to jest właśnie bardzo fajne w tej kulturze. Wspomniałaś już o włoskim La Dolce Vita i to jest też powód, dla którego się dzisiaj spotykamy. Czy mogłabyś nam opisać, jaka jest definicja tego słodkiego życia i jak ono wygląda w praktyce? To jest, wiecie, znaczy tak, ja w ogóle trochę się, i Włosi, i trochę ja już też się śmieję z tego określenia Dolce Vita, bo to jest takie, mówię, to jest takie hollywoodzkie, to w ogóle Hollywood przerobiło, bo to jest w ogóle pojęcie, które powstało, znaczy pojawiło się po II wojnie światowej, jako właśnie w czasach takiego boomu ekonomicznego w Rzymie. No i to był moment, kiedy ludzie faktycznie chcieli się cieszyć życiem, korzystać z uroków miasta i tak dalej, i tak dalej. A potem Hollywood to przerobiło właśnie na taką, wiecie, sielankę, nie wiem, albo opowieści o cudzoziemce, która wyjeżdża, ona poznaje opalonego, spalonego słońcem Włocha, tak, i w ogóle jest piękna historia wokół tego, budowana oczywiście w pięknej scenerii, no ale to tak też nie jest do końca, bo wiadomo, no każdy ma swoje problemy, każdy, ludzie tutaj tak samo mają problemy na różnym poziomie, więc to tak nie jest, że wyjeżdżasz do Włoch i nagle po prostu twoje życie zamienia się w sielankę i wiecie, utopię poznajesz jakąś. Poznajesz przyznanego Fabio i odjeżdżacie na Wespie w kierunku zachodzącego słońca. Dokładnie. Także przez to tak... toskańskie wzgórza. Tak. Także no to tak nie jest do końca, ale wiecie co, właśnie ja, znaczy coś w tym jest, bo to są ludzie, naprawdę Włosi są ludźmi, którzy potrafią się cieszyć z małych rzeczy. Ich cieszy, nie wiem, widok morza, plaża, dobry, nie wiem, dobry makaron na przykład, dobra pasta właśnie, czy dobrze zrobiona ryba. To są takie, wiecie, proste rzeczy. Nie wiem, wyjście na łowienie ryb gdzieś tam nad jeziorem. To chociażby sam fakt takiego, wiecie, tej takiej klasycznej scenerii ludzi siedzących na ławeczkach. Oni mają spokój w oczach, wiecie, tak ja sobie tak na to patrzę, że oni naprawdę mają spokój, że nie pędzą, że ten, mimo wszystko ten ich sposób spędzania czasu jest trochę wolniejszy, że doceniają właśnie takie drobne rzeczy, to też jest super. Bardzo się cieszę, że wspomniałaś o tym porównaniu, bo jedno z naszych kolejnych pytań dotyczyło właśnie tego, czy to La Dolce Vita to jest nasze takie zromantyzowane wyobrażenie o włoskim życiu, czy faktycznie to jest taka rzeczywistość i domyślam się, że ta hollywoodzka wersja to jest po prostu wyolbrzymione to, czym ty żyjesz na co dzień. Tak, Włosi w ogóle też się z tego śmieją, nie mówią, że właśnie italiano pasta, pizza i mandolino, czyli że właśnie wiecie, to są tylko trzy elementy, które jakby budują ten obraz tego Dolce Vita, no ale mówię, to tak nie wygląda w praktyce.
Ja akurat nie mieszkam w mieście, Mediolanu to nie jest miasto, które jest powolne. To jest ogólnie miasto, które pędzi. Tutaj wszyscy chodzą do pracy, chcą robić, wiecie, biznes, fatturato tak zwane, to jest właśnie takie klasyczne określenie fatturato, czyli zarobki dla Milanese. To też jest tak, że Włosi pracują na przykład tutaj od 10 do 19, mają tylko godzinę przerwy. Więc to też tak nie jest, że jest praca tak jak w Polsce od 8 do 16, potem jest wolne wieczorem, tylko ta praca jest długa, w sensie ten dzień naprawdę jest okupiony pracą, do tego ludzie na przykład potrafią dojeżdżać w jedną stronę 2 godziny. To też jest coś, co mnie szokowało, w sensie, że ludzie zwykle szukają sobie pracy, która jest pod domem najlepiej, a we Włoszech jest tak, że czy masz, nie wiem, 60 czy 100 kilometrów do pracy, to dla nich to nie jest problem, żeby dojechać. Po prostu samochód, autostrada, potem powrót do domu, tak samo 2 godziny. Ja też to przerabiałam na samym początku, właśnie miałam taką pracę, że dojeżdżałam do niej 2 godziny w jedną stronę. Więc życia za bardzo nie miałam i ani czasu właśnie na te wszystkie przyjemności takie poza pracą. Myślę, że dla każdego też to Dolce Vita to jest pojęcie takie, wiecie, względne, w sensie każdy to widzi w inny sposób, że może to być jakiś luksus, mogą to być prestiżowe wakacje, może to być, nie wiem, status społeczny, a dla niektórych po prostu prostota w sposób, nie wiem, spędzenie czasu wieczorem przy jednym stole z rodziną, także naprawdę jakby nie ma takiej jednego określenia, jednego sposobu na to Dolce Vita. A czym ono jest dla ciebie? Dla mnie, ja powiem wam tak, odkąd tu mieszkam, to zaobserwowałam, znaczy dowiedziałam się, czego chcę w życiu i czego nie chcę tak naprawdę. Że uświadomiłam to sobie, że nie potrzebuję pędzić, nie potrzebuję robić kariery, nie potrzebuję robić jakiegoś, nie wiem, wielkiego biznesu. Mnie właśnie cieszą proste rzeczy. Mnie cieszy tutaj ta stabilizacja taka, wiecie, spokojna, praca, dom, nie wiem, spotkanie z przyjaciółmi, posiłek wspólny. To są właśnie takie, mówię, drobne rzeczy, które po prostu sprawiają, że czuję się szczęśliwa. Nie potrzebuję tej całej otoczki dookoła. Także i to jest fajne i myślę, że to jest też to się też zaczyna w głowie. To jest kwestia przepracowania jakichś starych przekonań, bo nie ma jednego konkretnego, wiecie, sposobu na życie. Także to jest fajne, żeby być świadomym i wybierać świadomie, co tak naprawdę chcesz, a czego nie chcesz. A jak myślisz, skąd w ogóle takie podejście do życia u Włochów się wzięło? Ja myślę, że to jest wszystko kwestia naszej historii. Tak sobie patrzę czasem, wiecie, ja jestem trochę, wiadomo, przyjeżdżam do tej Polski, też coś tam sobie śledzę, co się dzieje w naszym kraju i tak dalej, ale jakby nie żyję też tym, nie wiem dokładnie, jaka jest, znaczy sytuacja, plus minus wiem, jaka jest, ale wiadomo, nie jestem tam na miejscu, także nie mogę tego tak odczuwać fizycznie. I nie wiem, kontaktować się z ludźmi na co dzień, ale wydaje mi się, że to jest też kwestia naszej historii i tego, że mimo wszystko przeżyliśmy komunę. Ja akurat nie jestem dzieckiem komuny, ale moi rodzice tak przeżyli komunę i jakby ja się też wychowałam w takim, właśnie w takich przekonaniach, schematach, że w zasadzie to trzeba przetrwać, trzeba mieć dobrą pracę, trzeba mieć dobre studia i tak dalej. I to wszystko ma być takie właśnie, wiecie, tip-top, super, żeby zagwarantować sobie lepszą przyszłość, tak? Żeby być spokojny na tą przyszłość. Właśnie o to nie chodzi. A Włosi, z racji tego, że oni mają troszeczkę inną, jakby ta ich sytuacja historyczna ułożyła się trochę w inny sposób niż nasza, gdzie Polska, wiadomo, musiała się pozbierać po takim trudnym okresie. A Włosi, wiecie, zostało im bardzo dużo i tego dziedzictwa kulturowego i ich jakby dobytku, tak? Polska przecież musiała się cała odbudować, a tutaj ci ludzie już od lat mają ten swój dorobek, dlatego myślę, że oni mają, wiecie, właśnie taki spokój. Oni nie musieli stać w kolejkach po pralkę na przykład, tak? Więc ja myślę, że to też ta historia bardzo jakby, to jest pokłosie po prostu też tego, że w jaki sposób ludzie żyją i funkcjonują.
Tak, to jest bardzo uniwersalna rzecz, którą powiedziałaś, że te nasze rozmowy w ramach serii Razem dookoła świata mają taki właśnie wspólny mianownik, że wszystkie osoby, które wyjechały gdziekolwiek na świecie, właśnie dostrzegają tę różnicę, że w innych krajach się żyje po prostu wolniej i spokojniej. Nawet jak to jest miasto i jest busy, to potem jest ten jasny przedział między życiem zawodowym a domem. I w domu już jest spokojnie, już jest czas na relaks i na przyjemności i na odpoczynek. A w Polsce faktycznie bardzo często jest tak, że ten czas, który powinniśmy poświęcać na odpoczynek, poświęcamy na sprzątanie, zakupy, na bieganie, na ogarnianie. To jest bardzo polska rzecz, ogarnianie różnych rzeczy. I chciałam cię zapytać w tym kontekście, jak ty się odnalazłaś w tym spowolnionym tempie, w tym spowolnionym życiu? Czy ono było dla ciebie zaskoczeniem? Czy było ci się trudno przestawić na takie nowe postrzeganie świata i nową rzeczywistość? Powiem wam, że było trudno, w sensie mnie to na początku wkurzało, w sensie, bo tak, miałam jakby, był taki moment trudny, bo ten początek był naprawdę bardzo trudny dla mnie i szukanie pracy i właśnie nauczenie się języka, tak, komunikacja z ludźmi. Ja też spotykałam różnych ludzi na mojej drodze, bo byli tacy, którzy, nie wiem, no jakby wyciągnęli do mnie rękę, a byli tacy, którzy... No tej ręki nie wyciągnęli, tak? I różnych tych, mówię, różnych ludzi spotykałam, ale właśnie mnie to na początku bardzo irytowało, że mówię, Jezu, oni mają na wszystko czas. To jest pacjenca. Pacjenca to jest właśnie cierpliwość po włosku, tak? I zawsze właśnie wszystko con calma, czyli ze spokojem. I mnie to bardzo irytowało, na przykład u mnie w pracy też. Wszyscy mają czas, żeby wykonać zadania, żeby odpisać na maila, żeby, nie wiem, wysłać jakiś raport, tak? I to jest okej. Okay. A mnie to na początku bardzo irytowało. Mówię, dobra, słuchaj, mają taki sposób, no i po prostu i zaakceptuj to i przyjmij tak jak jest, a w sumie teraz sama widzę po sobie, no że po prostu jak nie teraz, to mogę to zrobić jutro, albo później, albo nic się nie stanie. Myślę, że to też jest kwestia dojrzałości, wiecie, też takiego po prostu dorosłego życia, ale właśnie mówię, no na początku było to dość irytujące. No ale powiem wam, że po czasie człowiek się, no mówię, na emigracji to jest tak, że tak jakbyś się trochę rodziła na nowo, w sensie, że robisz, stawiasz pierwsze kroki, stawiasz pierwsze słowa, także no człowiek się przyzwyczaja, umysł jest jak plastelina, więc to też było dla mnie takie zaskakujące, że w zasadzie można się przyzwyczaić do każdej sytuacji, wpasować jak kameleon. Jasne. My też, nie wiem czy ty wiesz, ale my też mieszkamy od 6 lat w Wielkiej Brytanii i też wiele, wiele różnych szoków kulturowych mieliśmy. Fajne jest to, co powiedziałaś o tym, że Włosi właśnie mają czas na wszystko. Ja też bardzo dużo pracuję z włoskimi firmami i też właśnie widzę to, że u nas w Wielkiej Brytanii jest też taki duży push na to, żeby wiesz, tu wyniki dowozić, jedziemy, robota, bo się pali i tak dalej, a że Włosi, nie no luz, spoko tam wiesz, jutro czy pojutrze. Chociaż, co nie znaczy, że, bo ja pracuję w korporacji, to jest akurat korporacja międzynarodowa, także też tam wiadomo są procedurki, więc to też nie jest tak, że nie wiem, no mam zrobić za tydzień na przykład, też są sytuacje, gdzie miałam zrobić zadanie na przykład na wczoraj, albo coś wysłać na wczoraj, także to też tak, wiecie, nie chcę generalizować, ale no mają po prostu większy luz, że... To jest, złota zasada jest taka, pokaż, że robisz, opowiedz o tym, że dużo robisz i wtedy masz spokój w pracy, bo wtedy pracodawca jest spokojny, że okej, ona tutaj pokazuje, opowiada o tym, jaki tutaj wysiłek włożyła w coś tam wykonane zadanie, a no właśnie to jest jakby taka trochę ich taktyka, żeby dużo o tym gadać, ale się nie napracować za bardzo. Nie miałem na myśli, że oni w ogóle, że to jest jakieś olewanie tematu, absolutnie nie, bo rzeczy robią, tylko chodzi mi po prostu o sposób podejścia do wykonywania zadań. U nas czasami... Wszystko jest priorytetem. Wszystko jest priorytetem i wszystko musi być zrobione na wczoraj. Odnoszę wrażenie po tych 6 latach naprawdę bliskiej współpracy z wieloma włoskimi firmami i z Włochami, że oni po prostu chyba lepiej potrafią sobie priorytetować rzeczy. I że te rzeczy faktycznie ważne i te, które muszą być zrobione na wczoraj, to są zrobione. Ale cała reszta jakby, ziemia nie zacznie się od tego kręcić w drugą stronę, jak to nie zostanie zrobione na za 5 minut.
Tak, zgadzam się. Wiesz co, ja miałam też bardzo duży problem. Ja właśnie też w mojej pracy się nauczyłam wyznaczać sobie priorytety, że są rzeczy ważne, te mniej ważne, takie do zrobienia na już. I faktycznie, no, bo jeżeli miałabym robić wszystkie zadania, bo wiadomo, korporacja to też jest, mówię, multitasking, więc jakbym miała robić wszystkie zadania na teraz, to bym oszalała, bo jest po prostu tego tyle, że no niektóre rzeczy no po prostu musisz zrobić, bo są priorytetowe, a niektóre, no, jak ich nie zrobisz, to też się... Mówię, no firma nie splajtuje przez to, także dokładnie. Ale to się z tobą zgadzam, że też się nauczyłam tutaj jakby wyznaczać sobie priorytety w życiu i w ogóle właśnie w takich zadaniach, chociażby w pracy, że no mówię, nie stanie się, albo tak samo, no nie wiem, sprzątanie domu, jeżeli nie posprzątam dzisiaj, albo jak posprzątam za tydzień, to też się nic nie stanie, no trochę kurzu, no nikomu krzywdy jeszcze nie zrobiło, no. No nie, a życie w stresie, tak. Ja bym chciał jeszcze na sekundkę, może nie wrócić, ale zapytać jeszcze o te takie tematy bardziej emigracyjne. Czy jest coś, co byś poleciła komukolwiek, kto chciałby się przeprowadzić do Włoch, żeby wziął pod uwagę, rozważając taką decyzję? Jakie rzeczy ciebie zaskoczyły, których ty nie przewidziałaś albo o których nie wiedziałaś, a wiesz, że gdybyś wiedziała, to by ci bardzo ułatwiły twój start? Znaczy tak, ja myślę, że po pierwsze to w ogóle powiedziałabym, żeby się ta osoba nie bała i że w razie czego, bo ludzie mają, no to jest, wiecie, to jest duża decyzja, trudna decyzja, ale no jakby nie jest to decyzja na zawsze, bo do Polski zawsze można wrócić, zawsze gdzieś tam rodzina czy nie wiem, no ktoś zawsze tam na ciebie czeka albo no masz to swoje miejsce na ziemi, tak? Do którego możesz wrócić, ale no na pewno wyjazd do Włoch, jeżeli chce się tutaj osiąść na dłużej i znaleźć pracę i tak dalej, no to na pewno nauka języka włoskiego jest bardzo ważna, bo owszem, są firmy, w których można posługiwać się angielskim, ale ich jest naprawdę mało, a tym bardziej, znaczy mało, nie jest to jakby takie... Możliwe, że trzeba było się dostać właśnie przez jakąś firmę już z Polski, powiedzmy, która ma filię i tak dalej, gdzieś tam... No i jest to, nie jest to tak powszechne, raczej ten język włoski jest właśnie ważny w pracy, więc to jest jakby coś, co można sobie ogarnąć wcześniej, tak? Ja miałam tak, że przyjechałam do Włoch znając tylko, licząc do 20, umiejąc liczyć do 20 i wiedziałam, jak się przedstawić i to było wszystko. Także to był hardcore. To było bardzo stresujące i cały czas to było takie, wiecie, wychodzenie ze strefy komfortu po prostu, że na przykład wstydziłam się mówić, bo bałam się, że ktoś mnie jakoś tam oceni czy coś i to też jest przekonanie, nad którym ja pracowałam i pracuję do tej pory. Ale no właśnie, mówię, jest to tyle nieprzyjemne, że cały czas ten człowiek się musi zmuszać i wychodzić ze strefy komfortu i się obnażać i się pokazywać gdzieś tam jakieś może słabe strony albo że w czymś jeszcze nie jest dobry, w czym chciałby być dobry, więc... To jest duży stres. Dlatego ten włoski dobrze znać, chociaż podstawy. Ja chciałam zapytać o te przekonania, bo to też zapamiętałam jeszcze z wcześniejszych twoich wypowiedzi. Z jakimi przekonaniami na emigracji musiałaś najbardziej pracować? Co było takim największym stoperem? Albo przejście jakiego przekonania dało ci takie w końcu? Chyba dużym takim, może nie tyle ambicja, ale właśnie osiąganie sukcesów cały czas, jakieś takie dążenie, nie wiem, no właśnie dążenie do sukcesu, żeby robić karierę, żeby się, nie wiem, żeby cały czas się wspinać po tej drabinie czegoś tam. Nie wiem, wiadomo, oczywiście ja jestem ambitną osobą i lubię się rozwijać, lubię próbować różnych rzeczy, lubię podróżować, ale no właśnie, że mówię, że pieniądze i prestiż i nie wiem, i logo na koszulce to nie jest wszystko, co jest potrzebne w życiu. Ja na przykład też pochodzę z takiego domu, gdzie ten wizerunek był bardzo ważny, gdzie dom, perfekcyjnie posprzątany dom był ważny i ja też mówię, na początku właśnie ja miałam, pamiętam, jeden dzień wolny w tygodniu, w pierwszej pracy. I ja co robiłam w tym dniu wolnym? Sprzątałam. A potem mówię, Jezu, oszalałaś, dziewczyno, uspokój się. Wiecie, no masz jeden dzień wolny. Jeszcze też pracowałam, to była też taka dość fizyczna praca. Więc zamiast odpoczywać, zamiast się po prostu cieszyć tym miastem, to ja sprzątałam. Więc to też było coś, co przerobiłam sobie w głowie. No i tak samo praca. Tutaj na przykład też jest tak, że praca na cały etat
nie zawsze się opłaca, w sensie lepiej pracować na pół etatu. To jest, w sensie są to, jest nieduża różnica, jeżeli chodzi o zarobki, to też oczywiście zależy od warunków firmy i tak dalej. Moja firma akurat, ja jestem zadowolona z tych warunków, które mam aktualnie, ale na przykład też nie przeszłam na cały etat, ja pracuję na pół etatu i to mi pozwala, mam więcej wolnego czasu po prostu i dzięki temu mogę spełniać swoje pasje, mogę pisać bloga, mogę się rozwijać też w innych jakby dziedzinach mojego życia, a wiem, że możliwe, że kiedyś w Polsce, żyjąc w Polsce, to poszłabym za tym tokiem myślenia, no ale jak, no zarobisz sobie kilka stów więcej, no pracuj, nie, wiecie, zarabiaj. A tutaj nie, ja tego nie potrzebuję. W sensie takim, nawet Włosi mają też takie podejście. A po co ty będziesz przychodziła na cały etat? Przecież nie będziesz miała nawet czasu, żeby wydać te pieniądze, rozumiesz? Bo będziesz cały czas w robocie. No tak, i wspomniałaś też o tym, że mówiłaś wcześniej o ambicji. Wtedy przyszło mi do głowy, że faktycznie często my, dzieci wychowane w latach 90., mamy tylko jeden obraz sukcesu właśnie. Stabilna praca, na pełen etat, rodzina, kredyt na dom, auto jakieś. A przecież tę ambicję możemy zaspokajać w różnych innych dziedzinach. I nie dla wszystkich ta definicja, którą ja teraz wymieniłam, to jest ich definicja i nie każdy chce iść tą drogą. Tak. Dokładnie. Więc właśnie o to chodzi, żeby sobie zdać z tego sprawę, że co ty tak naprawdę potrzebujesz, czy właśnie te jakby decyzje, które podejmujesz, to jest tylko głos w twojej głowie, który ci mówi powinnaś, zrób to, wiecie, ten wewnętrzny krytyk, który cały czas tam ci robi gestapo po prostu, że rób, pracuj, zarabiaj i tak dalej, pędź w życiu, czy właśnie wsłuchaj się po prostu w siebie i odkryj, co tak naprawdę potrzebujesz, w sensie co tobie wystarczy w życiu. Nie wiem, mnie cieszy nawet fakt, że siedzę sobie na balkonie i patrzę na zachód słońca i to jest dla mnie wystarczające. No właśnie moje kolejne pytanie to jest, jak ty znajdujesz szczęście w małych rzeczach, więc płynnie tutaj przechodzimy do tego wątku. Okej, nie, wiecie co, ja w ogóle mam, uwielbiam podróżować i mówię, podróże to jest rzecz, na której ja wydaję pieniądze, lubię wydawać na to pieniądze i sobie na to nie oszczędzam, bo uważam, że to jest coś, co naprawdę też i buduje jakby, wiecie, fajnie jest patrzeć na, otwiera umysł, w sensie takim, widzicie, że można inaczej, tak, że ludziom inaczej żyją, inaczej myślą, inaczej pracują i to jest super, że właśnie stajesz się takim obywatelem świata i mówię, to jest coś, w co ja właśnie inwestuję, ale jeżeli chodzi o te małe momenty, po prostu cieszę się z tego, że, zjadłam na przykład super zrobioną pastę, tak? Albo wypiłam dobre wino, albo pogadałam o czymś fajnym, co gdzieś tam mnie wzbogaciło na poziomie jakimś tam kulturowym czy intelektualnym. Albo właśnie ten zachód słońca, który mówi, Boże, mam tak super zachód słońca na balkonie i wschód z drugiej strony, że to jest coś, co mówię, ekstra. Także taka, wiecie, radość, po prostu radość, bo ja myślę, że to jest też właśnie wybór tego szczęścia, bo są ludzie, którzy pojadą na wakacje, popada im trochę deszcz, i te wakacje już są, wiecie, do kitu i w ogóle już przekreślają cały wyjazd. Nawet, że popada deszcz, i co z tego? Fajnie, że tu jesteś, po prostu ciesz się tym. Prawda. Bardzo fajnie, że powiedziałaś, że to jest kwestia wyboru i tego, co mamy w głowie, bo też chciałam cię zapytać, czy to włoskie La Dolce Vita można przenieść na przykład do Polski, czy do Wielkiej Brytanii, czy można je zorganizować nie będąc we Włoszech. No i skoro mamy to w głowie, to domyślam się, że tak. Natomiast jak? Jak? Właśnie to, co powiedziałam wcześniej, że uważam, że to jest kwestia wyboru, tak? Czy zdania sobie z tego sprawy, co jest dla nas ważne, co nas cieszy. Nie wszyscy mają też... To też jest kwestia wrażliwości na pewno. Ja też jestem osobą wysoko wrażliwą, dlatego mnie takie, małe rzeczy, po prostu detale strasznie jarają i cieszą i ja też lubię o tym pisać właśnie. To jest też praca, myślę, właśnie z tymi przekonaniami. Uświadomienie sobie tego, że często to, co nam podpowiada umysł, to wcale tak nie musi być, że często to są, to są te stare rzeczy po prostu z przeszłości, z dzieciństwa, które nam kiedyś wpojono, a tak nie musi być. Warto właśnie wsłuchać się w siebie i rozejrzeć dookoła i sprawdzać, testować, eksperymentować z życiem. Myślę, że tutaj warto podkreślić to, że
Sama już emigracja w sobie jest bardzo mocnym wyjściem ze strefy komfortu i że wystawienie siebie jako człowieka wychowanego w jakiejś kulturze, w jakimś domu, z jakimiś przekonaniami i nagle zmieniamy totalnie środowisko, nagle obracamy się wokół kompletnie innych ludzi, którzy myślą zupełnie inaczej. Ja uważam, że to daje nam szansę takiej rewizji tego, co jest w naszej głowie. I jeżeli ktoś chce to zrobić, jeżeli ktoś chce zrobić sobie przegląd tych swoich myśli, przegląd tych swoich przekonań, czy to, co wierzył, czy to, co uważał za jedyne słuszne i prawilne, to czy nadal chce to mieć, czy chce pewne rzeczy zmienić. I myślę, że emigracja jest fantastyczną okazją do tego, ale tak jak powiedziałaś, nie jest też dla każdego, bo nie każdy będzie w stanie się odnaleźć po prostu w jakichś specyficznych warunkach, bo może nie tylko sama emigracja, ale to chyba też zależy, czy do jakiego kraju wyemigrujemy. Że dla niektórych na przykład Włochy będą odpowiednim krajem, dla innych Wielka Brytania, dla innych Szwecja na przykład. Myślę, że wybierając kraj do emigracji, warto zrobić sobie research właśnie na ten temat, jak życie wygląda w danym kraju i czego się ewentualnie można spodziewać i zadać sobie takie pytanie, czy ewentualnie by mi to odpowiadało, czy nie. Zgadzam się. Zgadzam się z tobą, bo no właśnie, bo można wyjechać do Włoch, ale na przykład, nie wiem, zaskoczyć się, nie wiem, no tutaj to życie też może komuś nie pasować, bo zawsze znajdą się ludzie, którzy stwierdzą, że a w sumie to mogłabym więcej zarabiać, a w sumie mogłabym mieć lepszą pracę, a w zasadzie tu nie ma pracy w ogóle, jak tak sobie czasem czytam różne fora albo ludzie się wypowiadają, którzy tutaj mieszkają od lat, bardzo dużo ludzi jest takich, którzy narzeka, że nie wiem, no tu nie ma pracy, w ogóle nie przyjeżdżaj, bez sensu i tak dalej. No i właśnie to jest to, co powiedziałeś, że to dokładnie, są ludzie, którzy się tutaj nigdy nie odnajdą, nawet że będą mieli aperitivo, słońce i tak dalej, to zawsze i tak będą narzekać, więc to jest właśnie to, co trzeba sobie zrobić w głowie i też to, co powiedziałeś, to się zgadzam, że wybór kraju, warto się wcześniej dowiedzieć, jakie tam panują przyzwyczajenia, jaki tam jest klimat, tak, na przykład ja sobie nie wyobrażam siebie w Finlandii albo w Norwegii, nie wiem, czy to by był kraj, gdzie bym się odnalazła, tak, potrzebuję słońca, więc tutaj to słońce mam, tak, także no właśnie, ale komuś na przykład Norwegia mogłaby pasować, bo ma na przykład piękne, nie wiem, też krajobrazy, tak, czyste powietrze, tam też można inaczej spędzać czas, także no, każdy jest po prostu inny, więc mówię, nie ma jakby określonego schematu, że tylko tą drogą i tyle, więc tak. Wspomniałaś, że uwielbiasz podróże i chętnie dzielisz się nimi na blogu, ale przede wszystkim na blogu dzielisz się swoją miłością do Mediolanu i też zachęcasz innych i zapraszasz do poczucia trochę klimatu tego miasta. Ostatnio nawet wydałaś fantastyczne przewodniki, które pokazują, jak zwiedzać to miasto poza utartymi ścieżkami. I czy możesz nam zdradzić, jaka jest twoja lista 5 ulubionych rzeczy do zrobienia w Mediolanie? No i opowiedzieć trochę o przewodnikach. O jasne, tak, powiem wam, że to jest właśnie tak jak powiedziałaś, tak, są to, idea jest jakby tych przewodników taka, że są to szlaki poza utartym szlakiem, tak? To są jakby wycieczki tematyczne, bo ja to podzielę, są to 4 publikacje, tak? Każda publikacja ma inną tematykę, bo jest i moda, i jest ukryty Mediolan, czyli taka właśnie wejście po prostu w trzewia tego miasta, tak? Zaglądanie pod spódnicę prawie, że gdzie właśnie poznajemy ten Mediolan taki, mówię, nie tylko galerie Vittorio Emanuele i Duomo, tylko no właśnie inne miejsca. Jest architektura, jest też Leonardo da Vinci, także jest naprawdę wachlarz różnych możliwości. I mówię, no i to są e-booki, którymi jakby odkrywa się to miasto pomału. To nie jest produkt dla ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj na jeden dzień i chcą sobie zrobić selfie z Duomo, tylko właśnie mają ochotę odkryć, są zajawkowi, są ciekawi, tak? Są głodni wiedzy też. To jest takie zwiedzanie tymi e-bookami. A co do... Także zapraszam do Mediolanu.
A wiesz, że mieliśmy kupione bilety na październik do Mediolanu właśnie i tam mieliśmy zacząć nasze włoskie wakacje w ubiegłym roku, no ale pandemia. Tak. Ja wam powiem, że też właśnie pisałam te przewodniki z myślą właśnie o ludziach, którym się nie udało do Mediolanu przyjechać. Mówię, no, to teraz jak się skończy lockdown, to będziecie mieli po prostu na złotej tacy podane wszystkie informacje. Tak, tak, właśnie też ale sobie pomyślałam, ale te przewodniki to są totalnie dla ludzi takich jak my. I my jak przyjedziemy do Mediolanu, a dalej ta podróż po północnych Włoszech jest na naszej liście do zrobienia, to, no zdecydowanie, to zdecydowanie ruszymy którymś jednym albo może więcej szlaków, które opisałaś. Jest na tyle na bogato, że na pewno coś dla siebie znajdziecie, także super. A my właśnie bardzo lubimy takie smaczki i bardzo lubimy takie opowieści lokalsów, że właśnie jak to życie wygląda, że galerie czy jakieś muzea to są wszędzie i jasne, oczywiście dobrze iść zobaczyć jakieś dzieła sztuki, jeżeli ktoś to lubi, ale nas najbardziej interesuje takie życie ludzi tam na miejscu, jak to wygląda. Ale też za tymi dziełami sztuki nas najbardziej interesuje ich historia. A nie samo dzieło sztuki czy sama rzeźba, bo zazwyczaj te historie i to, jak one powstawały i historie ich twórców, to jest coś, co zawsze gdzieś tam naszą ciekawość budzi. Ale ci przerwaliśmy i nie zdążyłaś nawet powiedzieć, jaka jest tematyka tych czterech publikacji. Tak, jest. Ochtur, bo to są ochtury. To jest jakby idea tych produktów jest taka, że to jest tak, jakbyście szli ze mną na spacer. Ja was zabieram za rączkę, tak, pokazuję wam miasto. To jest też w ten sposób napisane w ogóle. I jakby spis treści to jest właśnie nasza trasa, tak? I każdy rozdział to jest główna atrakcja. I między tymi rozdziałami są właśnie mapy, czyli na których jest poprowadzona też ścieżka i tam po prostu też są umieszczone różne pineski, pod tymi pineskami są ciekawostki i tak dalej, także naprawdę tam jest full różnych informacji. Oprócz tego też jest lista knajp, lokali, więc będąc właśnie w tym danym rozdziale można się przeklikać, bo te e-booki są też bardzo interaktywne w środku. Można się przeklikać i właśnie od razu zjechać jakby do sekcji, gdzie są restauracje i lokale, więc już będąc w jakiejś tam dzielnicy wiecie dokładnie, gdzie moglibyście zjeść i co dokładnie. Też jest słowniczek, bo też stawiałam na możliwość porozumienia się z Włochami właśnie w ich języku, także jest też z wymową ten słowniczek, więc kto na przykład jest początkujący, to może sobie poeksperymentować i skorzystać z tego słowniczka, także mówię, możliwości jest wiele. No i e-booki nazwałam ochturami, tak jak blog, tak, Ochmilano, więc są ochtury, jest ochtur Ukryty Mediolan, jest, czyli właśnie ten opowiadający tak stricte właśnie historię Mediolanu i różne ciekawostki, bo Mediolan też jest taki, że mówię, gdzieś na przykład przejdziesz jakimś kątem i nawet nie wiesz, że przechodzisz obok czegoś, co ma w ogóle jakąś super historię, legendę, opowieść, także to jest właśnie fajne w tym mieście, że trzeba je tak, wiecie, mówię, po kawałku odkrywać. Potem jest ochtur Fashion Vintage and Chic, czyli taki właśnie bardzo dla zapaleńców modowych. Są też różne miejscówki, na przykład między innymi, gdzie w którym butiku inspiruje się, z którego butiku Valentino czerpie inspirację, także tam są takie, wiecie, różne właśnie smaczki. Jest ochtur architektura i design, czyli też takie właśnie pokazanie, jak żyli Mediolańczycy na przykład w latach 30. albo ogólnie no, różne miejsca takie, nie jest to, znaczy pokazuje jakby o domy czy detale, właśnie balkony, okna, takie wiecie, naprawdę bardzo ładne, bo w tym mieście jest bardzo dużo ładnych budynków też i to są tak naprawdę atrakcje za darmo, a one są przepiękne, tak? I faktycznie ludzie, którzy szli szlakiem tego architektura i design, byli zachwyceni. Mówią, że naprawdę ekstra. No i ostatni jest tak Leonardo da Vinci, czyli też dla takich zapaleńców właśnie mistrza też jest tour poświęcony Leonardo. I co do pięciu rzeczy, jak już się rozgadałam, i co do pięciu rzeczy, które warto zrobić tutaj w tym mieście, no to na pewno... Na pewno aperitivo na Moskowej, to jest taka dzielnica bardzo imprezowa, w sensie wieczorami tam po prostu jest morze ludzi, więc może niekoniecznie dla osób, które gdzieś sobie chcą usiąść w cichym kąciku i napić się wina, ale no jakby też jest to dzielnica, gdzie widać tą całą mowidę, czyli to nocne życie w Mediolanie.
Na pewno Fuori Salone to jest w ogóle tydzień designu i to jest coś, co ja Wam polecam, bo to jest impreza petarda, którą się organizuje tutaj zwykle w kwietniu, no ale oczywiście z wiadomych powodów ta impreza została przełożona, ale teraz będzie organizowana od 5 do 10 września w tym roku, więc polecam się zainteresować, bo miasto żyje, po prostu są różne, może nie te przedstawienia, ale i performanse, i jakieś instalacje w mieście, także to jest naprawdę świetne. Jako trzecia rzecz to też jest Corso Magenta, to jest też taka okolica właśnie bardzo taka milanese, tam mieszkają Milanezi starszej daty, tak, takich można ludzi, naprawdę starsze panie, ładnie poubierane, można sobie ich spotkać, oni idą, nie wiem, na kawę albo, wiecie, do kwiaciarni albo do perfumerii na zakupy, także to też jest fajna okolica, więc na pewno ten spacer na Corso Magenta. Z czwartej rzeczy, co jeszcze, to może być, to są na przykład też Mercatini Sunavilli, to są taki, jak to się mówi, rynek staroci, targ staroci, pchli targ taki na Navilli, to są właśnie kanały w Mediolanie, to jest taka okolica kanałów, gdzie konstruował też Da Vinci swoją drogą. I to też jest fajna impreza i to jest organizowane zawsze w ostatnią niedzielę miesiąca. No i na pewno świetna jest też okolica Biblioteca degli Alberi, to jest park Biblioteki Drzew w okolicy Porta Nuova, tam jest wszystko, to jest taka nowoczesna część miasta i tam jest też miasto od kilku lat bardzo długo, znaczy długo pracowało nad tą okolicą, także tam są tereny zielone, przepięknie zagospodarowane, są budynki nowoczesne, są, nie wiem, atrakcje też dla dzieci, jakieś huśtawki i tak dalej i tam naprawdę bardzo fajnie się siedzi, także taka zupełnie inna odsłona miasta, ta bardziej nowoczesna. Kończąc nasze spotkanie, mam jeszcze jedno bonusowe pytanie a propos tej pasty. Czy sama robisz albo czy masz jakieś triki na gotowanie najlepszej pasty? Tak, znaczy pasty jako tako, w sensie makaronu, to jego, znaczy robiłam go kiedyś w Toskanii, to było fajne, ale ja generalnie wolę jeść w knajpach, jestem raczej takim człowiekiem, który woli wychodzić na miasto, muszę mieć wenę do gotowania, ale jeżeli chodzi o makaron, to tak, to powiem Wam, że opanowałam jakby sztukę gotowania do perfekcji, czyli już nie robię makaronu dla całego osiedla na 500 gram, tylko faktycznie umiem już dozować jakby porcję makaronu i to jest przeważnie tak od 80 do 100 gram na osobę i makaron się zwykle waży. Wrzuca się go do dużego garnka, który musi mieć tak jakby dużą objętość, żeby ten makaron tam sobie po prostu pływał. Woda musi być porządnie wrząca, do tego się dodaje sól i dopiero wtedy, jak ta woda porządnie wrze, to się wrzuca ten makaron i się liczy po prostu zegarkiem w ręku. Odlicza się czas tego gotowania i po prostu pasta wychodzi ekstra, idealna. W ogóle jestem wielkim fanem włoskiej kuchni, zacznijmy od tego. A wszystko, co ma gluten, to ja mogę wcierać w siebie. Dlatego myślę, że moglibyśmy kolejnych parę godzin pewnie sobie porozmawiać na tematy włoskiej kuchni. Tak. Ale Judyta właśnie zawsze się ze mnie śmieje, że ja gotuję makaron z zegarkiem w ręku, bo dla mnie istnieje tylko jeden właściwie ugotowany makaron. To musi być al dente. Judyta z kolei w kuchni, to jest zupełnie inna szkoła, totalna improwizacja, wszystko na żywioł. Bardzo często jej się udaje, ale czasami przestrzeli. No dobrze, ale w takim razie, gdzie w Mediolanie zjeść dobrą pastę? No jest, powiem Wam tak, to miasto w ogóle, tutaj jest tyle knajp, że mówię, życia mi nie starczy, żeby to wszystko przetestować i tam w ogóle cały czas się coś zmienia, tu się zamyka, tu się otwiera, także cały czas jest po prostu, jakby przetasowują się te restauracje i knajpy, ale no na pewno Vole Mosse Bene to jest miejsce, gdzie ja chodzę często, gęsto i tam jak Wam zaserwują pastę taką, wiecie, romane w rzymskim stylu, bo to Rzymianie prowadzą tą restaurację, to jest taka, no w zasadzie tak, restauracja. To tam naprawdę i zjecie dobrą carbonarę, i zjecie dobrą amatriciane, i co tam jeszcze jest, no jest dużo po prostu, jest duży wybór, a makaron jest po prostu świetny i mogłabym go jeść, i są porcje, i jest dobra cena, także jest bajka. Super, bardzo dziękuję. Ja mam jeszcze jedno pytanie.
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie jedzenia. Czy w Mediolanie też jest jakaś specyficzna dla tego regionu pizza, tak jak w innych regionach? Bo wiem, że pizza pizzy nierówna i w różnych regionach robi się różnie. Mhm. Wiesz co, to jest ciekawe pytanie, bo tu jest tak wszystko, w tym mieście jest tak trochę, to jest miasto eksperymentów, ja tak mówię. W sumie nie ma jako tako pizzy, właśnie to też jest fajne, że właśnie przez to, że tutaj bardzo dużo ludzi przyjeżdża z całych Włoch, to naprawdę można sobie popróbować różnej kuchni, ale też oczywiście, nawet też kuchni takiej światowej, bo tu wiecie, i Japończycy mieszkają, i Filipińczycy i tak dalej, więc naprawdę z różnych części świata sobie można popróbować. A co do kuchni włoskiej, pizzy, no to jakby mówię, nie ma wersji milanese, ale no właśnie się śmiejemy, że tu jest tak, wiecie, trochę on en czasem, w sensie, że jest, nie wiem, mniej na przykład dodatków, albo to jest jakoś tak bardzo przekombinowane, że jest tak trochę gourmet, że dodają, nie wiem, jakieś na przykład składniki, robią dziwne połączenia, także no zdarza się, że to jest właśnie, mówię, tak trochę eksperymentalnie, jest taka pizzeria właśnie, która takie eksperymenty robi, także to też warto sobie spróbować. Pewnie. Czy pamiętasz nazwę tej pizzerii? Pizza? A, Lievita, tak. Lievita, to jest pizzeria gourmet. Tak, i to jest prowadzone chyba przez Neapolitańczyka, tak. No, bo ja bym powiedziała Napoletano, nie? Po włosku. Wiecie, że czasem jest tak, że polski... No, trudny język, tak. Polska trudny język. Także tak, to by była Lievita w takim razie. Bardzo dziękujemy za tę przemiłą rozmowę. Ja wam bardzo dziękuję, też mi się fajnie rozmawiało. Było nam bardzo miło. Mam nadzieję, że to jest dopiero nasze pierwsze spotkanie i że jeszcze kiedyś zrobimy cały przegląd włoskiej kuchni razem. Super, tak, bardzo chętnie. Język, kuchnia, co chcecie, możemy rozmawiać, bardzo chętnie. Zapraszamy naszych słuchaczy i nasze słuchaczki na twojego bloga Och Milano. I na Instagrama, który też nazywa się tak samo. Linki jest. Znajdziecie w opisie oraz na naszej stronie internetowej. Jest przepięknie kolorowy, to też warto zauważyć. I jest takim naszym, w te deszczowe dni jest takim naszym promyczkiem Włoch w codzienności. To prawda. Super, bardzo się cieszę. Dziękujemy serdecznie. Wzajemnie. Dobrego piąteczku. Trufla. Fantastyczne przewodniki, które są zupełnie, jak powiedzieć, off the beaten track. Poza utartymi ścieżkami. A ostatnio wydałaś fantastyczne przewodniki, które pokazują to miasto z perspektywy... Off the beaten track. Okay. Może nie, jakby to powiedzieć... Już wiem. No, dobra.